hałasu jest znacznie obniżona i to nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz, a jednak jest to rozwiązanie ekonomiczne, którym mamy tutaj podane na po prawej i lewej stronie autobusu różne liczby i to są liczby, które zostały nam podane od naszych klientów, gdzie te autobusy użytkowane są już od ponad roku. Bowiem koncern Daimlera już wcześniej przygotowywał się do zaprezentowania produktów spełniających normy, które od stycznia przyszłego roku będzie oczywiście musiał spełniać każdy pojazd. Natomiast przez to długoletnie przygotowanie dzisiaj już wiemy, co nas oczekuje. W tym aspekcie bezawaryjnie użytkować. Bardzo innowacyjnym rozwiązaniem jest odmiana. Tak myślałam. Bezpieczeństwo, bo kierowca może się skupić na przykład na obsłudze klienta, bo ma wiele systemów, które go wspomagają. W tym autobusie, który tutaj prezentuje, jest tak, że się ma dwa dni wolnego, to potem nie tylko komfortowy i oszczędny, ale... To trzeba najpierw przeszkolić, bo to nie zna. Pomyśleliśmy o osobach o ograniczonej mobilności, bo to by było wygodnie i bezpiecznie. Jest dodatkowy pas bezpieczeństwa. Są różne rozwiązania dla osób nie tak. Niektórym się nie wycierają. No, bo jest to ciemno, bo tam może ja to wiem. Nie jest to jakiś czarny głos. Jak się teraz?